jakby otwarcie tego, co będzie się działo i dzieje się w roku 2023, bo sprawy, które rozpoczęliśmy, chociażby związane ze wzrostem cen energii elektrycznej i w takim przypadku, kiedy ta energia tak bardzo mocno rośnie, musimy się bronić, stąd swego czasu uchwały Rady Miejskiej o przekazaniu środków na wymianę oświetlenia w obiektach sportowych. Można powiedzieć, że jesteśmy już po podpisaniu zarząd obiektów sportowych i pani prezes już po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu stosownych umów. Te umowy opiewają łącznie na kwotę 600 tysięcy złotych. Dają rocznie oszczędności w granicach 300 tysięcy, więc można powiedzieć, że ta inwestycja zwróci się w ciągu 2 lat. No, taki zwrot inwestycji jest niespotykany, ale okoliczności też mamy szczególne. Ten wzrost jest bardzo mocny, w związku z tym wymiana oświetlenia i modernizacja oświetlenia na obiektach sportowych daje bardzo namacalne rezultaty. Zaczynamy oczywiście od hali widowiskowo-sportowej, od hali Gwardii, od Orlików, Euroboiska i hali na Orlej. To są te główne inwestycje, gdzie ta modernizacja zostanie w najbliższym czasie przeprowadzona. Jesteśmy już po podpisaniu stosownych umów, natomiast ten termin graniczny, można powiedzieć, bo umowy były zawierane na każdy obiekt oddzielnie, ale maksymalnie 70 dni od podpisania umowy. Te wszystkie źródła światła będą na tych obiektach wymienione. Drugą taką ważną sprawą, o której dyskutowaliśmy pod koniec zeszłego roku, był oczywiście temat stadionu miejskiego, tam gdzie stoi w tej chwili Stadion Gwardii. Spotykaliśmy się wtedy też ze środowiskiem sportowym i tam padły jakby sugestie, aby zrobić tą koncepcję jako dwutorową, czyli tą pierwotną, o której rozmawialiśmy na hali widowiskowo-sportowej, gdzie były dwie trybuny wzdłuż boiska oraz koncepcję typowego stadionu piłkarskiego, zamkniętego z czterema trybunami wokół płyty boiska. Ta koncepcja już jest, więc w tym momencie możemy już przejść jakby do rozmów dotyczących wyboru na przyszłość tej koncepcji. Natomiast tak jak obiecałem, do końca kadencji mieliśmy tą koncepcję i sposób zagospodarowania opracować. No, zmienili nam długość kadencji, więc żeby się nie nudzić, 15 lutego powinniśmy odebrać projekt Euroboiska na stadionie Gwardii, tak żeby móc już w kolejnych latach planować to, co będzie się działo ze stadionem głównym. Gdzieś trzeba przenieść te rozgrywki, gdzieś też na dzień dzisiejszy trzeba odciążyć płytę główną, bo tych dyskusji jest bardzo dużo, ale doskonale wiemy, że 20 kilka treningów na płycie trawiastej no powoduje swego rodzaju uszkodzenia i stąd też problemy związane z utrzymaniem tej płyty. Będziemy mieli w połowie lutego projekt i będziemy szukać źródeł finansowania. One tak naprawdę są w tym momencie dwa i myślę, że tutaj też znajdziemy wsparcie ze strony osób, które są odpowiedzialne za rozwój sportu w Warszawie, bo z jednej strony może być to bądź to Fundusz Inwestycji Strategicznych, jeśli będzie ogłoszona kolejna edycja, a wszystko na to wskazuje, że jeszcze w tym roku taki jeden konkurs zostanie przeprowadzony, bądź też pieniądze z Ministerstwa Sportu i w zależności od tego, gdzie będą lepsze warunki, tam będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Pan prezydent mówił po okrągłym stole do spraw sportu, który odbył się w ubiegłym roku. Dosyć szybko podeszliśmy do realizacji głównych zamierzeń i głównych ustaleń tego okrągłego stołu, bo rzeczywiście najważniejsze jest to, by być wiarygodnym i myślę, że ta wiarygodność ze strony Urzędu Miejskiego Prezydenta jest jak najbardziej na wysokim poziomie. Trzy główne były zawarte postulaty, które zakończyły ten nasz okrągły stół do spraw sportu. Pierwszy postulat dotyczył hali sportowej, gdzie aktualnie występują drużyny Gwardia Koszalin, Piłka Ręczna i Żak Koszalin. To zostało zrealizowane. Drugi moment, przygotowanie koncepcji dotyczącej stadionu i to, jak sami Państwo widzicie, dzieje się. No i trzecia sprawa, bardzo ważna, zgłaszana szczególnie przez te mniejsze kluby,
ale i też te przez większe, które mogą starać się o inne pieniądze poza budżetem miasta Koszalina. Chodziło o oddzielenie finansowania klubów sportowych, jeżeli chodzi o wynajem obiektów sportowych. To zrobiliśmy. 27 października została podjęta uchwała Rady Miejskiej, która była poprzedzona kilkumiesięczną pracą dotyczącą przygotowania tak zwanej umowy powierzeniowej. Dzięki temu 16 milionów złotych z budżetu miasta Koszalina zostało przetransferowanych do Zarządu Obiektów Sportowych i także dzięki temu dzisiaj kluby sportowe, które do 11 stycznia mają czas na to, żeby złożyć swoje oferty na działalność sportową w roku 2023, nie będą już miały w swoich umowach zawartych kwot, dużych dosyć kwot, które wynikały z wynajmu obiektów sportowych. Dzisiaj otrzymają tylko i wyłącznie pieniądze na merytoryczne działania i dzięki temu przy tych pieniądzach na merytoryczne działania są określone pewnego rodzaju progi, jeżeli chodzi o dotowanie na przykład z Ministerstwa Sportu czy z innych ważnych instytucji, także samorządowych. Mówię tutaj o między innymi samorządzie województwa, gdzie pewne kluby sportowe, które nie osiągają na przykład kwoty dotacji w wysokości 50-100 tysięcy złotych, mogą po prostu walczyć i starać się o dodatkowe środki. I to na pewno jest ścieżką, o którą prosili nas prezesi klubów i ta ścieżka została im przygotowana. Taki model jest w Stargardzie już zbadany, już funkcjonuje, korzystaliśmy z tego projektu i dzięki tu ogromnemu zaangażowaniu pani prezes ta umowa została przygotowana, weszła w życie, uchwała obowiązuje. Także trzy główne postulaty po sporcie, po tym okrągłym stole do spraw sportu zostały spełnione i myślę, że to jest też dobra wiadomość dla całego środowiska sportowego. Dopowiem na temat Euroboiska, tutaj pan prezydent mówił, że to 15 lutego będzie już gotowy projekt z pozwoleń na budowę. Euroboisko jest nam bardzo potrzebne, bo główną kością niezgody między mną a klubami, szczególnie Gwardią czy Bałtykiem, było to korzystanie z obiektów. Oni zawsze nam zarzucali, jako ZOS-owi, że my mamy trawę taką bardzo złą, bardzo złej jakości, a to jest po prostu bardzo mocno eksploatowana ta płyta główna i wszystkie trawiaste boiska. Jest bardzo dużo chętnych do korzystania, z czego się bardzo cieszymy i dlatego to Euroboisko jest nam bardzo potrzebne, o czym zresztą mówiliśmy na tym okrągłym stole, że boisko ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowe, gdzie będą mogły się odbywać normalne mecze i treningi, to myślę, że postaramy się w najbliższych latach z pomocą oczywiście miasta to boisko wybudować. Na razie zaczynamy od projektu. Jeżeli chodzi o park wodny, to nasz największy obiekt, którym zarządzamy, chciałam tutaj zaprezentować naszą ofertę, ponieważ pogoda nam nie sprzyja, żeby spacerować, biegać. Jest zimno, wszyscy mówią teraz o energii, o oszczędzaniu energii. Chciałam powiedzieć, że u nas jest bardzo ciepło, można się wygrzewać w saunach, a specjalną ofertą od jutra przygotowaliśmy 9 zł za 2 godziny korzystania z atrakcji parku wodnego, rekreacji z całymi rodzinami. Zapraszamy. Bilet jest dla każdego. 9 zł za 2 godziny. Jest to praktycznie takie bardzo, bardzo promocyjna cena, żeby zachęcić wszystkich do korzystania z naszej oferty. Dokupiliśmy dużo takich piankowych zabawek dla dzieci, żeby dzieci miały i jakby trochę urozmaicone ten czas. Dla dorosłych mamy tutaj bieżnie takie do samego praktycznie ćwiczenia lub rowerki. Bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia z takiego hydrocyklingu u nas, więc też dokupiliśmy kilka tych rowerków, żeby można było grupy większe tutaj zapraszać do nas. Myślę, że sukcesywnie w tym roku też będziemy dokupować tych urządzeń. To są dosyć drogie urządzenia, więc będą one sukcesywnie do końca roku dokupywane, ale już można zobaczyć, dwie bieżnie stoją, dwie będą w tym miesiącu i myślę, że jak się to spodoba, taki sposób spędzenia czasu, będziemy więcej takich urządzeń kupować. Mamy też saunę. Teraz jest taki okres zimowy, okres przeziemień, jak już mówiłam. W saunach mamy dosyć dużo klientów, ale zapraszamy też. Tam mamy dużo różnych fajnych ofert, szczególnie nasze rytuały saunowe z różnymi zapachami i takimi zdrowotnymi saunami i rytuałami, więc zapraszam serdecznie. Biuro architektoniczne będzie wybrane w przetargu. My już raz mieliśmy konkurs architektoniczny, przypomnę, na ulicy Zwycięstwa, który to konkurs zablokował nam wszelkie działania, a raczej działania tego, który wygrał konkurs, zablokowały nam sprawy związane z przebudową
tak naprawdę Śródmieścia, bo ulica Zwycięstwa jest głównym kręgosłupem miasta i wielu tych mieszkańców, którzy prowadzą biznes właśnie w Śródmieściu, narzeka, że nie ma gdzie zaparkować, trudno jest dojechać i tak dalej, ale działania zwycięzcy konkursu zablokowały nam na 4 lata. Myśmy dopiero niedawno podpisali ugodę sądową z autorem koncepcji. No niestety sprawa 7 razy zmieniała, między innymi 7 razy zmieniała sąd na południu Polski, bo żaden z nich nie czuł się kompetentny, więc jeden do drugiego przysyłał. I takie mam doświadczenia, dosyć przykre w tym momencie z konkursem, więc myślę, że mając koncepcję, mając prawa do tej koncepcji, jeśli już wybierzemy tą ostateczną formułę, bo to ta dyskusja jeszcze jest przed nami, ale myślę, że lepiej dłużej porozmawiać niż później żałować. I ogłoszenie normalnego konkursu na normalny projekt, nie z wolnej ręki, bo no to się wiąże z tym, że też ceny na przykład, które były proponowane, wracam do tej ulicy Zwycięstwa, bo to był też swego rodzaju gorący temat, ale cena, która wtedy została zaproponowana przez autora projektu, przekraczała dwukrotnie ceny rynkowe, które obowiązywały wtedy na rynku, patrząc na wartość projektu, bo tak to się generalnie wylicza, więc udzielenie takiego zamówienia no, wiązałoby się też z określonymi konsekwencjami wtedy. I myślę, że lepszy będzie po prostu dobrze przygotowany przetarg na projekt techniczny takiego obiektu, który no, z jednej strony oczywiście przygotuje inwestycje, ale z drugiej strony też da możliwość dokładnego oszacowania już w tym momencie kosztów, bo nawet jeśli te koszty rosną, mając dokładne kosztorysy, jesteśmy w stanie oszacować wartość zamówienia, bo mówię, szacowaliśmy je na 100, w tym przypadku troszeczkę drożej, bo było około 20 milionów więcej szacujemy, że tego typu koncepcja będzie kosztowała i przygotować ten projekt chociażby tak, żeby można było go podzielić też na etapy, bo wiemy jaka jest sytuacja. No i chętnych do finansowania myślę, że mamy no, takie osoby, które chcą pomóc, ale też trzeba patrzeć na warunki, na możliwości dofinansowania tego typu obiektów. Na dzień dzisiejszy myślę, że najważniejsze jest Euroboisko, pozwoli po pierwsze odetchnąć tej płycie, która jest trawiasta, i po drugie myślę, że rozładować właśnie te korki związane z ilością grup, które w tej chwili na Gwardii trenują i przemieszczaniu się zawodników Gwardii na Bałtyk na Gwardię i tak dalej, bo kluby też w tym zakresie, akurat jeśli chodzi o sport młodzieżowy, w jakiś sposób się dogadują, jeśli chodzi o dostępność godzin, bo tutaj no, jak patrzyliśmy na grafiki, to w zasadzie do późnych godzin popołudniowych, a raczej nawet wieczornych bym powiedział, wejście na jakikolwiek obiekt sportowy w Koszalinie jest praktycznie niemożliwe. One wszystkie są zajęte przez zorganizowane grupy.